Easter eggi, umieszczanie ich w grach to tradycja sięgająca korzeni branży, ale żeby załapać nawiązanie, tak trzeba posiadać konkretną wiedzę, bo jeśli nie graliśmy w Wiedźmina, dlaczego miałaby nas rozbawić płotka w Kingdom Come? No właśnie, sama koncepcja easter egga wymaga, aby informacja nie była podana na tacy. To w końcu jakiś sekret, komunikat, który nadawany jest do wybranego odbiorcy. I dzisiaj skupimy się na easter eggach, które załapią prawdopodobnie tylko Polacy. I nie będziemy dzisiaj pokazywać głośnych polskich akcentów pokroju dziadków z Wolfensteina czy Ślązaka z Red Dead Redemption 2. Zależy nam na drobiazgach, których znaczenie mogło umknąć obcokrajowcom. Czy mówiłem już wam, jak bardzo podoba mi się Disco Elysium, poza tym, że mówiłem o tym przez kilka minut w osobnym materiale? Ta fascynująca przygoda z pogranicza gry RPG i przygodówki powstała w Estonii i aktualnie dostępna jest tylko w angielskiej wersji językowej. Tym bardziej fascynuje mnie geneza jednej postaci, którą spotykamy w kuchni hostelu. Kucharz w startowej lokacji nazywa się Gorący Kubek i w ręku trzyma Gorący Kubek. Tyle. I nawet z nim za bardzo nie pogadamy, bo Gorący Kubek komunikuje się tylko gestami. Weźmy pod uwagę, że gra nie była lokalizowana w żaden sposób i dla zdecydowanej większości odbiorców Gorący Kubek nic nie znaczy. Brzmi jak imię i nazwisko w dziwnym języku. Skąd w takim razie w estońskiej grze nawiązanie do ekspresowych zupek? Być może odpowiedź kryje się w The Knights of Unity, polskiej firmie, która pomagała przy m.in. optymalizacji gry, projekcie interfejsu, systemie dialogów i systemie zarządzania postacią. Podpytałem Bartka Nowakowskiego z The Knights of Unity o genezę Gorącego Kubka i o dziwo, Polacy z Gorącym Kubkiem nie mieli nic wspólnego. Oni również na kucharza natknęli się już w trakcie samych testów. A więc tajemnica pozostaje na razie bez odpowiedzi. Pewnie kojarzycie, że lubię temat II wojny światowej, ale jestem w stanie też zrozumieć polskich mediewistów i nowożytników, bo śledzenie losów Polski w czasach, kiedy liczyła się ona w Europie Środkowo-Wschodniej, jest tematem fascynującym, niczym czytanie Gry o Tron, tylko takiej, która wydarzyła się naprawdę. Jednym z kluczowych momentów XV-wiecznej historii Europy jest przejęcie przez Jagiellonów tronów kilku środkowoeuropejskich państw. Mówimy tu oczywiście o tronach Polski, Węgier i Czech. Niestety, choć wydawałoby się, że rządy Jagiellonów muszą prowadzić do jakiejś formy dominacji w regionie, tak też ostatecznie Jagiellonowie na dłużej utrzymali się jedynie na tronach Litwy i Polski. Ale to, co nie udało się prawdziwym władcom, może udać się graczowi w Crusader Kings 2. Gry Paradoksu od lat znane są z wielu skomplikowanych mechanizmów, rozbudowywanych jeszcze dzięki licznym płatnym DLC-kom. I tak w Crusader Kings 2 na pewnym etapie dodano opcję stworzenia Slavic Union, czegoś na miarę średniowiecznego panslawistycznego państwa, obejmującego Królestwo Polski, Królestwo Czech i Księstwa Rusi. Jeśli udałoby się nam połączyć owe słowiańskie ziemie w jedno, tak otrzymamy achievement Lech, Czech i Rus. Tak, dla pewności wiem, że Węgrzy i Litwini nie są narodami słowiańskimi, więc być może ta metafora jest od siebie dość odległa, ale wiecie, o co mi chodzi. Gra nawiązuje oczywiście do niezwykle popularnej polskiej legendy i ta mityczna historyjka o wspólnym pochodzeniu Polaków, Czechów i Rusinów po raz pierwszy spisana została w XIII wieku i stała się popularna przede wszystkim w Polsce, choć w nieco innej formie, pozbawionej Rusa, jest też znana w Czechach i na Chorwacji. Jest w tym jakaś ironia, że sympatyczna legenda mająca podkreślać braterstwo trzech narodów nie jest wcale tak uniwersalna. Dlatego też w internecie możemy znaleźć pytania obcokrajowców o wytłumaczenie znaczenia nazwy achievementa. Pewną oczywistością jest to, że polscy twórcy gier starają się w jakiś sposób dopieścić fanów z własnego kraju, ale faza, że polskie gry musiały mieć jakichś konkretnych polskich bohaterów czy mieć akcję na terenie Polski, jest już dawno za nami. Ba, wiele polskich gier nie ma już nawet polskiego dubbingu. Polskie gry stały się przede wszystkim towarem eksportowym. Stąd też polskie gry starają się trafić szerzej do zachodniego odbiorcy. Można wręcz uznać, że Wiedźmin 3 na długie lata pozostanie ostatnim przykładem gry z segmentu AAA, w której nawet
nawiązania do polskiej kultury są tak wyraźne. Niestety na razie gry bazujące na prawdziwych wydarzeniach z polskiej historii nie są w stanie przebić się do szerszego odbiorcy. I tak wszystkie tytuły o Powstaniu Warszawskim okazały się być sprzedażowymi klapami i nawet najlepsza w tej kategorii gra Warsaw na Steamie rozeszła się jedynie w ponad 10 tysiącach kopii. Cóż pozostaje innego, jak starać się trafić w gusta szersze niż te nadwiślańskie. CD Red adaptuje Cyberpunka, markę arcyamerykańską z azjatyckimi nutami. Ludzie z 11-bit Studios, Techlandu czy Flying Wild Hog również operują settingami, które wychodzą poza polskość. Idąc dalej, tak polska gra Shadow Warrior 2 nie ma w sobie jednego grama słowiańskości. No chyba, że wliczymy tutaj nazwę jednej broni. Mowa o pile wojennej, która po angielsku brzmi Warsaw. Coś, co po angielsku brzmi dosłownie jak improwizowany typ oręża, dla Polaków ma podwójne znaczenie. Twórcy Shadow Warrior 2, czyli studio Flying Wild Hog, mają swoją siedzibę w Warszawie właśnie. A jak radzi sobie nasza piła Warszawa? Niestety tak sobie, a nawet słabo. Model walki wręcz w Shadow Warrior 2 oparty jest na walce kataną, gdy Warsaw ma działanie niczym z pierwszego i drugiego Dooma. Nie jest to najbardziej satysfakcjonująca forma krojenia przeciwników na kawałki. Jestem pewien, że Kraków w postaci broni poradziłby sobie znacznie lepiej. Amerykanie nie bez powodu mają fioła na punkcie wojny o niepodległość. Tak jak dla nas kluczowymi punktami w historii są takie daty jak 1410, 966, 1918, tak dla Amerykanów cały sens nauczania historii sprowadza się do tego jednego kluczowego punktu, czyli zerwania zależności od Wielkiej Brytanii. I czego by nie mówić o Amerykanach i amerykańskim systemie nauczania, tak Amerykanie doceniają wkład obcokrajowców przy wojnie o niepodległość. I choć na pewno my wiemy więcej o wkładzie Polaków, tak i Stany są pełne, nazwijmy z braku słowa, easter eggów nawiązujących do Tadeusza Kościuszki. Mamy więc hrabstwo Kościusko w stanie Indiana, miasto Kościusko w stanie Mississippi, ludność 7 tysięcy, dwa mosty w Nowym Jorku i wyspę Kościuszki na Alasce, no i liczne pomniki w amerykańskich miastach. Gra The Division 2 zabiera nas do bardzo wiernie oddanego Waszyngtonu i tam znaleźć możemy pomnik Kościuszki, tyle że przykryty ochronną plandeką, ale kształt się zgadza. Co więcej, w jednym z obozów w grze na tablicy możemy znaleźć wycinki z przewodnika po mieście, na których znajdziemy wizerunek generała Kościuszko. Łatwo byłoby uznać Wiedźmina jako jeden wielki easter egg poświęcony Polsce. Mamy tu w końcu Redanię, która bardzo mocno przypomina Polskę zarówno godłem, nazwami miejscowości, a nawet konkretnymi wątkami fabularnymi i kulturowymi. Wystarczy wspomnieć Bronowickie Wesele w dodatku Serca z Kamienia. Ciekawostka, czy wiecie, że nasza redakcja znajduje się w krakowskich Bronowicach? Ale choć pewne nawiązania są bardzo czytelne, tak inne już nieco mniej. Weźmy takiego redańskiego strażnika patriotę sprzed domu aukcyjnego w Oxenfurcie. W angielskiej wersji językowej, podobnie jak w polskiej, odpowiednio zachęcony zaczyna śpiewać takie oto słowa: Gaude mater Redania, prole fecunda nobili. Dla obcokrajowca może to brzmieć jak jeden z wielu przykładów wiedźmińskiej zabawy z konwencją. Niby fikcyjny, fantastyczny świat, a tu łacina. Można to potraktować jak nawiązanie do epoki, gdy to łacina była językiem dyplomacji, poezji i nauki. Dla Polaków, a przynajmniej tych kojarzących historię polskiego średniowiecza, ale i studentów, sprawa będzie dość prosta. Redańczyk śpiewa bowiem minimalnie zmienioną pieśń z XIII wieku, której pierwszy wers brzmiał Gaude mater Polonia, dosłownie raduj się matko Polsko. Dzisiaj ten hymn jest odśpiewywany na oficjalnych uroczystościach otwarcia roku akademickiego, na przykład na UJ-cie. A gdzie w grze śpiewana jest ta pieśń? W Oxenfurcie, mieście znanym przede wszystkim z Akademii Oksenfurckiej. A więc zbierzmy to wszystko w całość. Mamy Redanię, czyli wiedźmińską Polskę, przerobioną polską pieśń z XIII wieku, a także Akademię. To może znaczyć tylko jedno. Oxenfurt to wiedźmiński Kraków. A jak wy nazywacie swoje postacie w grach? Nadanie imienia bohaterowi to istotna decyzja, bo pozwala nam na konkretne określenie, kim chcemy grać. I tak, gdy nazwiemy postać poważnie i w klimacie świata, sugerujemy, że chcemy się wczuć. Ale i moi bohaterowie potrafili nosić nietypowe imiona. W Baldur's Gate 1 karierę zrobił mój paladyn Humbug.
Okej, nie jest to najbardziej obraźliwa forma, ale całkiem zabawna. Niestety gra The Outer Worlds, choć przeznaczona tylko dla jednego gracza, wprowadza dziwaczną cenzurę. Część imion jest zakazana, zapomnijcie więc o nazwaniu swojego bohatera na pletek. Co w tym słowie jest złego? Wrażenie robi fakt, że w procesie lokalizacji produkcji jakiś niewielki procent obraźliwych zwrotów, ale i biologicznych pojęć został dodany do czarnej listy imion. Jednym słowem, Polacy nie mogą zagrać z polskim dubbingiem oraz nie mogą zagrać z postacią, której imię brzmi Brudas. Oczywiście ten system jest mocno dziurawy, bo choć nie zagramy napletkiem, tak penisem jak najbardziej. Choć system nie przepuści przechuja, tak przechujka już przepuści. A więc teraz zaczyna się prawdziwa zabawa, czy znajdziemy wszystkie obraźliwe i niby obraźliwe nazwy, którymi możemy nazwać naszego bohatera.